Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Dziś zdradzę wam moją największą tajemnicę. Nie lubię czytać książek. Jakoś ciężko mi się zrelaksować z książką w ręku. Mimo to mogę śmiało nazwać się molem książkowym. Jak to możliwe? Już wyjaśniam. Pamiętam mój pierwszy audiobook wypożyczony jeszcze wtedy z biblioteki. Radości nie było końca. Słuchając mogłam zrobić 1000 innych rzeczy. Wymiana audiobooków, które w sumie jeszcze chyba nie miały takiej nazwy, była dość ciężka. Tytułów było co kot napłakał i były dość popularne, więc trzeba było czekać w kolejce. Od paru lat nie mam jednak tego problemu. Mogę słuchać co chcę, kiedy chcę i ile razy mi się podoba. Od 2016 roku moim przyjacielem jest aplikacja BookBeat. Wyobraźcie sobie poranny spacer, bieg czy jazdę na rowerze z chyłką w uszach. Czy może długą podróż autem z Sherlockiem czy Poirot w tle. Ja osobiście zasypiam do książek. Przenoszę się w inny świat i dzięki opcji wyłącznika czasowego w aplikacji BookBeat mogę ograniczyć czytającego jego mościa do 30 minut, tak by rankiem cofnąć, jeśli coś przeoczyłam zasypiając. Jeśli chcecie spróbować, zachęcam was do odwiedzenia strony bookbeat.pl/skandynawia i rejestracji na 30-dniowy, darmowy okres próbny z kodem Skandynawia. Następnie ściągnijcie aplikację na telefon czy tablet, by otrzymać dostęp do świata książek. Dla leniwych w opisie odcinka znajdziecie link, w którym kod jest już wpisany. Rejestracja i subskrypcja jest bardzo prosta, a z abonamentu możecie zrezygnować, kiedy chcecie. PS. Jeśli wolisz czytać, w aplikacji BookBeat możesz wybrać i tę opcję. Fanom Skandynawii, ojczyzny najsłynniejszych kryminałów, polecam książkę X sposobów na śmierć, którą napisał Stefan Onem. Dziś przenosimy się do Lørenskog w województwie Viken, bezpośrednio graniczącym ze stolicą Norwegii, Oslo. Jako ciekawostkę powiem wam, że od stycznia 2020 roku zamiast dotychczasowych 19 województw na mapie jest jedynie 11. Decyzją rządu niektóre województwa lub inaczej okręgi administracyjne zostały połączone. Fjellhammar to miasteczko położone w północnej części gminy Lørenskog. Mimo, że do centrum Oslo jest zaledwie 15 km, mieszkańcy nie czują uciążliwości wielkiej stolicy Norwegii. Liczne szlaki turystyczne i malownicze jezioro sprawia, że można odpocząć od intensywności, jaka panuje w Oslo. Jest 31 października 2018 roku. O godzinie 14:08 na policję w Lørenskog dzwoni Tom Hagen i opowiada nieprawdopodobną historię. Już na początku rozmowy wspomina, że jest świadomy, jak zabrzmi jego telefon, jednak zaznacza, że sytuacja jest bardzo poważna i wymaga dyskrecji. Tom mówi, że potrzebuje pomocy. Jego małżonka, Anne Elisabeth, została porwana dla okupu. Operator przyjmuje zgłoszenie i informuje Toma, że oddzwonią do niego w ciągu najbliższych kilku minut. Ten czas zapewne wykorzystany zostaje do sprawdzenia, kim jest mężczyzna oraz do kontaktu ze śledczymi. Nazwisko Hagen jest znane, zwłaszcza w okolicy, gdzie mieszka mężczyzna. Tom jest właścicielem kilku nieruchomości w Lørenskog. Nie to jednak sprawia, że mieszkańcy wiedzą, kim jest. Hagen to najbogatszy człowiek w gminie, który od 2010 roku może nazywać się miliarderem.
kilka minut po rozmowie z Tomem policja ponownie się z nim kontaktuje. Zszokowany mężczyzna mówi, że starał się dodzwonić do żony. Ta nie odbierała jednak telefonu. Gdy wrócił do domu, zauważył, że coś jest nie tak. Po jego przeszukaniu znalazł kopertę z żądaniem okupu i dokładnymi instrukcjami od porywaczy. Zaznaczyli oni, że dom jest pod stałą obserwacją, a w razie kontaktu z policją Anne Elizabeth zostanie zabita. Tom czuje jednak, że bez pomocy nie będzie w stanie odzyskać małżonki. Pod koniec 7-minutowej rozmowy Tom zgadza się spotkać z policją, by przekazać list z żądaniem okupu i zaplanować dalsze działania. Z racji, że porywacze wspomnieli w liście o obserwacji domu Hagenów, Tom nie chciał, by policja się tam pojawiła. Zdecydowano o spotkaniu na pobliskiej stacji benzynowej. Jest godzina 14:25. Tom Hagen podjeżdża na stację Shell, gdzie czeka nieoznakowany radiowóz policyjny. Doznaje jednak szoku, gdy widzi stojących przy samochodzie trzech policjantów w mundurach. Spotkanie miało być dyskretne, bez świadków. Tymczasem miliarder, który znany jest w całej okolicy, stoi z trzema policjantami tuż przy ruchliwym zjeździe z autostrady. Jego zdenerwowanie było widoczne dla policjantów. Tom przekazał list, który w rękawiczkach został przez mundurowych sfotografowany i zabezpieczony w torebce na dowody. Po krótkiej rozmowie Tom wsiada do radiowozu i udaje się na komendę w Lillestrøm. Śledczy kontaktują się również z córką i synem zaginionej kobiety. Ich zeznania mogą pomóc policji w sprawie, dlatego zdecydowano, że nieoznakowany radiowóz odbierze ich spod ratusza i zawiezie na posterunek. O godzinie 15:45 rozpoczyna się przesłuchanie 68-letniego Toma. Hagen opowiada śledczym o dniu poprzedzającym zaginięcie Anne Elizabeth. Jak co dzień wstał około godziny 7:00. Po porannej toalecie usiadł z gazetą w dłoni i wypił 2 filiżanki kawy. 8:15 wsiadł do samochodu i udał się do pracy. Podróż zajmuje mu około 8-10 minut. Do domu wrócił nieco wcześniej niż zazwyczaj. To spowodowane było planowanym wyjściem do teatru. Anne Elizabeth umówiła się z synem, że w czasie, gdy para będzie w teatrze, ten zaglądnie do psa. Szczeniak, którego Hagenowie niedawno zakupili, ma zaledwie 6 tygodni. Gdy byli gotowi, Anne Elizabeth zamówiła taksówkę i wspólnie pojechali do centrum Oslo. Najpierw odwiedzili restaurację, gdzie czekał na nich przyjaciel Toma wraz z małżonką. Po posiłku wszyscy razem udali się do teatru. Do domu wrócili taksówką. Następnego ranka Tom obudził się około godziny 7:00. Anne Elizabeth, która przez wszystkich nazywana jest Lisbeth, zdążyła już zaparzyć kawę i przynieść poranną gazetę. Przed godziną 8:00 Tom usiadł w swoim fotelu i przeglądał dziennik. Lisbeth z iPadem w dłoni siedziała w pokoju obok. Według Toma często siedzą w swoich ulubionych fotelach, on w salonie, Lisbeth w pokoju telewizyjnym. Przez otwarte drzwi rozmawiali o planach na kolejne dni. Rozważali długi weekend w miejscowości Kvitfjell, gdzie para ma domek wakacyjny. Nie mogli się jednak zdecydować, czy pojadą wieczorem, gdy Tom wróci z pracy, czy rankiem kolejnego dnia. Po 9:00, godziną później niż zazwyczaj, Tom wsiadł do swojego samochodu i udał się do pracy. Umówił się z żoną, że zadzwoni do niej nieco później, by ustalić szczegóły wyjazdu. Miał jednak zapracowany poranek i nie dotrzymał umowy.
Po spotkaniu próbował dodzwonić się do Lisbeth, która nie odbierała telefonu. Kilkakrotne próby kontaktu nie przynosiły rezultatu. Po rozmowie z synem, który również podjął próbę kontaktu z Lisbeth, Tom zdecydował się wrócić do domu. Przed drzwiami wejściowymi zauważył drewnianą belkę. Kawał drewna zupełnie nie pasował do miejsca, w którym się znajdował, i Tom jest przekonany, że nigdy wcześniej go nie widział. Wycieraczka również wydała mu się przekręcona. Nerwowo przeszukał cały dom. Z salonu dobiegało szczekanie psa, który nie miał możliwości opuszczenia pomieszczenia. Lisbeth nie zostawiłaby go bez opieki, a już na pewno nie w zamkniętym pomieszczeniu. Czuł, że coś musiało się stać. Jak wspomniał w przesłuchaniu, myślał, że Lisbeth zasłabła, dostała zawału lub po prostu nie żyje. W łazience przy holu Tom zauważył ubrania Lisbeth. Spodnie oraz bielizna leżały tuż przy toalecie. Coś było nie tak. Wrócił do holu, gdzie na czerwonym krzesełku znalazł kopertę, pod którą leżał zegarek, obrączka i pierścionek jego żony. Zabrał kopertę i usiadł w fotelu, gdzie pobieżnie przeczytał długi list, który zawierał liczne instrukcje. Zrozumiał jednak, że porywacze domagają się 9 milionów euro w zamian za życie jego małżonki. Śledczy z Lillestrøm przysłuchują się zeznaniom miliardera. Pytają go również, czy ma przypuszczenia odnośnie sprawców porwania. Tom mówi, że nie ma wrogów. Nie wie, kto mógłby stać za porwaniem. Jeśli motywem są pieniądze, może to być ktokolwiek. Hagen nigdy nie ukrywał, że jest bogaty. W dalszym przesłuchaniu wspomina, że kilka miesięcy wcześniej zatrudnił mężczyznę do odświeżenia fasady ich domu. Nie jest pewny, ale chyba był Litwinem. Przez niemal miesiąc czasu przychodził i wychodził, kiedy chciał. Narzędzia trzymał w ich garażu. Wiedział, gdzie Hagenowie przechowują klucz do domu. Jest to jedyna osoba, która w tym momencie przychodzi Tomowi do głowy. Przesłuchanie miliardera zakończyło się o godzinie 18:45. Do tego czasu udało się porozmawiać z dziećmi porwanej kobiety. Rodzina nie jest bezpieczna. Śledczy proponują, by wszyscy przenieśli się do hotelu, by pod czujnym okiem policjantów spędzić najbliższych kilka dni. Dla śledczych ważne było ustalenie, kim są Tom i Anne Elisabeth Hagen. Zeznań rodziny, ale przede wszystkim samego Toma, udało się ustalić, co następuje. Anne Elisabeth Hagen pochodziła z Jovik, miasta położonego 100 km na północ od Oslo. Była jedynym dzieckiem państwa Rasmussen. Dorastała w białej willi nieopodal największego jeziora w Norwegii, Mjøsa. Tom Hagen urodził się 14 kwietnia 1950 roku w Gron, małej miejscowości położonej 60 km na północ od Oslo. Rodzina Toma nie była zamożna. Ojciec pracował na budowach, a mama zajmowała się 13 dzieci. Tom już w wieku 13 lat podjął się pierwszej pracy jako sprzedawca choinek. Dzięki swojemu zapałowi mógł później opłacić swoje studia. Tom i Lisbeth mieli po 17 lat, gdy się poznali. Pierwszy raz spotkali się na kręglach. Niedługo później spotkali się ponownie. W jednym z wywiadów dla NRK, norweskiego radia, Tom Hagen wspomniał, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. 2 lata później, 25 października 1969 roku, wzięli ślub. Para osiedliła się w Jovik, gdzie Tom zaczął studia inżynierskie.
Lisbeth po ukończeniu szkoły została asystentką w szpitalu. Kilka lat później przeprowadzili się do rodzinnej miejscowości Toma, gdzie ten podjął pracę. W 1971 roku na świat przyszła ich pierwsza córka. Dwa lata później druga. Tom i Lisbeth kilkakrotnie przeprowadzali się. Głównie ze względu na pracę Toma, który bardzo szybko odnalazł się w roli inżyniera budowlanego. Jego talent do organizacji i zarządzania okazał się przynosić bardzo dobre zyski, z których on sam nie miał zbyt wiele. W 1978 roku zdecydował się otworzyć swoją firmę Tom Hagen Eigentum OS. Gmina Lorenzkug, gdzie para aktualnie mieszkała, dopiero się rozbudowywała. Jej potencjał wykorzystał Tom Hagen. Zainwestował m.in. w budowę biurowców, które później wynajmował. Lisbeth i Tom postanowili osiedlić się w Lorenzkug. Tuż nad jeziorem Langvane w Fjellhamar, przy ulicy Schluravayen 4, rozpoczęli budowę domu. Firma Toma okazała się przynosić naprawdę dobre zyski. Projekty, których się podejmował, były ukończone na czas i niemal zawsze mieściły się w budżecie. Talent Hagena do interesów sprawił, że bardzo szybko stał się milionerem. W 1983 roku, 12 miesięcy po ukończeniu budowy domu przy Schluravayen, na świat przyszedł syn Hagenów. Pod koniec lat 80. podjęto decyzję, że zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w Lillehammer. Tom zdecydował się zainwestować w budowę ośrodka narciarskiego, mieszkań oraz hoteli w Kvitfjell, miasteczku położonym 60 km na północ od Lillehammer. Szansa na spory zysk zaślepiła ryzyko, jakie wiązało się z inwestycją. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Kvitfjell odbyły się dwie konkurencje narciarstwa alpejskiego – zjazd i supergigant. Po igrzyskach hotele świeciły pustkami, co doprowadziło do ogromnej straty finansowej. Hagen był bliski bankructwa. Uratował jednak majątek dzięki sprzedaży jednej z siem. Jako ciekawostkę powiem Wam, że ośrodek narciarski w Kvitfjell nadal jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków na świecie. Kilka lat później Tom ponownie wybija się w górę. Zmiana prawa w Norwegii pozwala prywatnym firmom na pośrednictwo w sprzedaży prądu. Hagen założył firmę Elkraft OS, która w szybkim czasie przyniosła ogromne zyski. W 2010 roku Hagen był już miliarderem. Mimo ogromnego majątku, ani Tom, ani Lisbeth nie obnosili się z fortuną. Nadal zamieszkiwali dom wybudowany w 1982 roku, a samochody nie były najnowszej generacji. Ich skromne, rodzinne życie nie wyróżniało się niczym od życia sąsiadów. Lisbeth od pewnego czasu była na emeryturze. Mimo to pracowała kilka godzin w tygodniu w firmie męża. Większość czasu spędzała jednak zajmując się domem oraz na spotkaniach z dziećmi i wnukami. 6 tygodni przed zaginięciem Lisbeth kupiła psa. Tassen szybko stał się częścią rodziny. Był oczkiem w głowie kobiety. Według rodziny i znajomych, Lisbeth jest bardzo otwartą i opiekuńczą osobą. Tom nadal pracuje. Siedziba firmy mieści się zaledwie kilka kilometrów od domu, co daje mu ogromną swobodę. Jego osobowość jest zupełnym przeciwieństwem małżonki. Skromny i skryty, jest postrzegany jako typ samotnika. Życie Hagenów według Toma przepełnione było spokojem i ciepłem rodzinnym, aż do momentu, w którym Lisbeth została porwana.
Niezależnie od przestępstwa, najważniejsze są pierwsze godziny działań policji. Zabezpieczenie śladów, zeznania świadków czy zdjęcia z kamer są bardzo ważne w pierwszych fazach śledztwa. Rodzina Hagenów poproszona zostaje o umożliwienie podsłuchu ich telefonów, by w razie ewentualnego kontaktu od porywaczy być przygotowanym. Bez wahania zgadzają się. Śledczy z Lillestrøm bardzo szybko proszą o pomoc norweskie Kripos, czyli Narodowy Oddział specjalizujący się w rozwiązywaniu morderstw i brutalnych przestępstw. Nawiązują również kontakt ze specjalną jednostką policji w Norwegii o nazwie KGF. KGF to grupa ekspertów specjalizująca się w prowadzeniu negocjacji z terrorystami czy porywaczami. Do hotelu, w którym obecnie przebywa Tom Hagen, przyjeżdżają eksperci z KGF. Ustalenie dalszego działania i kontaktu z porywaczami jest priorytetem. List od porywaczy, jaki zostawiono w domu Hagenów, napisany jest w języku norweskim. Nie jest on jednak poprawny gramatycznie ani stylistycznie, co sprawia, że w początkowym etapie śledztwa przypuszcza się, że napisany został przez osobę, która nie zna języka norweskiego. Treść wydrukowanego listu jest obszerna. Zawiera dokładne instrukcje, w jaki sposób pieniądze w wysokości 9 milionów euro mają zostać przekazane porywaczom. Mamy twoją żonę, Anne Elisabeth. Jeśli chcesz ją jeszcze zobaczyć, masz czytać i śledzić instrukcje perfekcyjnie. Porywacze zaznaczają, że kontakt z policją nie jest dobrym pomysłem. Rodzina Hagenów jest pod stałą obserwacją, a policja nie potrafi działać dyskretnie. Jeśli Tom spełni ich żądania, Lisbeth wróci do domu. W przeciwnym wypadku zostanie zamordowana. Cena za jej życie to 9 milionów euro, zaledwie 4% majątku miliardera, wspominają w liście. Pieniądze mają zostać wysłane za pomocą kryptowaluty o nazwie Monero. Instrukcje są bardzo szczegółowe, zawierają adresy stron, dzięki którym Tom Hagen będzie mógł kupić kryptowalutę. W dalszej części listu kidnaperzy opisują sposób, w jaki mogą się komunikować. Wysyłając drobną sumę w innej kryptowalucie, Bitcoin, będą mogli wysyłać do siebie wiadomości. Wszystkie kwoty i odpowiadające im komunikaty zostały rozpisane w liście. Jest ich 6, zatem Tom ma 6 wiadomości, którymi może komunikować się z porywaczami. Przykładowo, jeśli Tom chce wysłać wiadomość, potwierdzam, że chce zapłacić, ma wysłać pewną sumę Bitcoin na adres podany przez kidnaperów. Mogą oni również odpowiedzieć poszczególnymi kwotami, które oznaczają komunikaty. I tutaj jest ich 6. Przykładowo, jeśli Tom otrzyma pewną sumę Bitcoin, oznacza to, że ma się pośpieszyć, inaczej Lisbeth umrze. Jeszcze tego samego dnia, w którym doszło do porwania, śledczy decydują się potajemnie wejść do domu Hagenów. Kilku policjantów po cywilu obserwuje dom zarówno z krzaków, jak i z samochodów. W tym czasie dwóch funkcjonariuszy skrada się do środka. Zabezpieczono kilka rzeczy. Między innymi telefon Lisbeth, który leżał na szafce w holu. Zrobiono również zdjęcia. Śledczy zbierają nagrania z monitoringu z całej okolicy Fjellhamar oraz parku biznesowego Futurum, gdzie mieści się firma Hagena. Analiza materiału zajmuje sporo czasu, jednak może okazać się pomocna w późniejszym śledztwie. Jest 1 listopada 2018 roku. Tom Hagen zostaje przesłuchany ponownie. Śledczy po raz kolejny pytają, czy jest ktoś, kto mógłby stać za porwaniem. 68-latek wspomina dwie osoby, z którymi miał drobne konflikty w pracy, jednak nie może sobie wyobrazić, by były w stanie zrobić coś takiego.
Podczas przesłuchania Hagen zaznacza, że chce zapłacić porywaczom, by odzyskać małżonkę. Miliarder został również zapytany o znajomość kryptowaluty. Zeznaje, że wie co nieco o Bitcoin za sprawą młodzieńca, który próbował namówić go na inwestycje w kryptowalutę. Spotkali się kilka razy. Twierdzi jednak, że jego wiedza odnośnie techniki nie jest wystarczająca, by zrozumieć, w jaki sposób przekazać okup. Sam posiada starą wersję Nokii, a iPad, który kupił kilka lat temu, jest przez niego używany tylko do mailowania. Wszystkie spotkania i notatki ma w swoich terminarzach i notatnikach. Następnego dnia technicy kryminalni udali się do domu Hagenów. Szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia mają na celu wykrycie i zabezpieczenie ewentualnych śladów. Ustalenie, co stało się 31 października w domu na Schluraweyen, jest kluczowe dla śledczych. Dom Toma i Elizabeth Hagen przez następne tygodnie oblegany jest przez techników. Hagen tymczasowo zamieszkuje u córki. Eksperci z Kripos analizują żądania porywaczy. Monero, w której ma zostać przekazany okup, to kryptowaluta zapewniająca użytkownikom wysoki poziom prywatności. Droga i wartość transakcji w Monero są niemożliwe do prześledzenia, co sprawia, że posługiwanie się walutą jest całkowicie anonimowe. Każda operacja jest serią transakcji, co uniemożliwia wyśledzenie jej przebiegu. Kidnaperzy żądają 9 milionów euro w Monero. Eksperci policyjni twierdzą, że zdobycie tak ogromnej kwoty Monero to długotrwały proces. Pamiętajmy, że jest rok 2018. Monero jest stosunkowo małą walutą. Wykupienie takiej kwoty skutkowałoby drastycznym skokiem kursu waluty. Z tego względu Hagen jest zmuszony wymieniać drobne sumy przez dłuższy okres czasu, by zebrać aż 9 milionów euro. Późniejsza sprzedaż tak ogromnej ilości Monero również musiałaby zostać rozłożona w czasie, by nie stracić na niekorzystnym kursie. Krótko mówiąc, przekazanie okupu zajmie naprawdę sporo czasu. Rozmowy policji z miliarderem odnośnie okupu trwają. Hagen chce zapłacić porywaczom, jednak nie chce brać udziału w kontakcie przez Bitcoin. Ma nadzieję, że jego milczenie zmusi kidnaperów do znalezienia innego sposobu komunikacji. Policja wysyła jednak drobną sumę Bitcoin na adres podany w liście od porywaczy. Suma była przypisana w wiadomości o treści: wyślę Monero za 7 dni. Według późniejszych ustaleń wysłanie wiadomości było spowodowane błędem policji, a nie zmianą zdania samego Hagena. Po 8 dniach na konto Toma Hagena wpłynęła drobna kwota Bitcoin, która oznaczała wiadomość o treści: szybko, albo ona umrze. Kidnaperzy nawiązali zatem pierwszy kontakt z rodziną. Nadzieja na odzyskanie Anny Elizabeth Hagen jest ogromna. Podczas gdy eksperci z Kripos starają się prześledzić transakcje Bitcoin, śledczy z Lillestrøm przesłuchują kolejne osoby, które mogłyby rzucić nowe światło na sprawę. Telefon zaginionej, który podczas pierwszego przeszukania domu odnaleziono w holu, pozostaje włączony. Każda osoba, która teraz wykonuje połączenie na numer zaginionej, zostaje przesłuchana. Współpracownicy Toma również znaleźli się pod lupą śledczych. Są wśród nich osoby, które według niego były zazdrosne o jego sukcesy. Przez kolejne tygodnie śledczy starają się ustalić, co stało się rankiem 31 października 2018 roku przy Schluraweyen 4. Dzięki zapiskom z monitoringu, zeznaniom Hagena oraz analizie telefonów zaginionej udało się ustalić, co następuje. Tom Hagen wyrusza z domu przy Schluraweyen zaraz po godzinie 9.
Jego biuro w parku biznesowym Futurum znajduje się zaledwie 3,5 km od domu. O godzinie 9:10 Lisbeth wysyła SMS-a do córki, w którym informuje ją, że może dziś opiekować się wnukami, gdyż planowana podróż do Kwitwiel odbędzie się dopiero następnego dnia. 14 minut po godzinie 9:00 samochód Hagena zarejestrowany zostaje przez kamerę monitoringu w miejscu jego pracy. Dokładnie w tej samej minucie Lisbeth kontaktuje się z synem. Dwuminutowa rozmowa jest ostatnią aktywnością kobiety. O 9:48 elektryk próbuje skontaktować się z Lisbeth. Umówieni byli na wymianę żarówek w kuchni na Schluerweyen 4. Stojący w sklepie elektryk nie był pewny, ile żarówek ma zakupić. Lisbeth nie odebrała jednak telefonu. 2 minuty później na telefon zaginionej przychodzi kolejne połączenie, które również pozostaje bez odpowiedzi. O godzinie 10:06 Hagen próbuje skontaktować się z małżonką. Minutę później podejmuje kolejną próbę, bez rezultatu. Według śledczych do uprowadzenia doszło między godziną 9:16 a 9:48. Podczas przeszukania domu technicy kryminalni zabezpieczyli ubrania Lisbeth. Znajdowały się one w nieładzie pod ręcznikiem na podłodze w łazience. W mediach pojawiły się również informacje o znalezionym materiale biologicznym, jednak nie udało mi się ustalić, o co dokładnie chodzi. W holu na podłodze leżała trytytka. Zabezpieczono też odcisk buta, który nie pasował do nikogo z domowników lub tych, którzy często odwiedzali Schluerweyen 4. Śladów jest niewiele i póki co nie pomagają w rozwiązaniu zagadki. W domu zainstalowany jest alarm z wykrywaczami ruchu. Być może analiza nagrań pomoże przybliżyć czas porwania. Współpraca rodziny zaginionej kobiety z policją jest bardzo bliska. Tom utrzymuje stały kontakt ze śledczymi i bardzo często pojawia się na komisariacie. Alarm, w którym śledczy pokładali ogromne nadzieje, okazał się bezużyteczny. Od niemal roku nie był używany, a co za tym idzie, brakuje jakichkolwiek zapisków z dnia porwania. Kolejne tygodnie śledztwa nie przynoszą zbyt wielu odpowiedzi na pytanie, co stało się z Lisbeth i gdzie obecnie przebywa. Wszystkie dotychczasowe tropy prowadzą donikąd. Pod koniec listopada Hagen otrzymuje wiadomość poprzez sumę w Bitcoin. Ponownie brzmi ona: szybko albo ona umrze. Dzień później otrzymuje tę samą wiadomość. We współpracy z policją odpowiada porywaczom. Później następuje cisza. 10 tygodni od zaginięcia Anne Elisabeth Hagen śledczy decydują się powiadomić media o sprawie. Ryzyko jest ogromne, jednak bez pomocy społeczeństwa policja nie jest w stanie rozwiązać zagadki. Norwegia po raz pierwszy usłyszała o porwaniu żony miliardera z Lørenskog 9 stycznia 2019 roku. Największe gazety publikowały artykuły o sprawie. Zdjęcia 68-letniej Lisbeth obiegły cały kraj. Tego samego dnia o godzinie 11:00 na komisariacie w Lillestrøm zorganizowano konferencję prasową, na której przyznano, że od kilku tygodni trwa śledztwo w sprawie zaginięcia Anne Elisabeth Hagen. Policja zaznacza, że radzi rodzinie, by nie płacić okupu. Proszą również o pomoc wszystkich, którzy w dniu zaginięcia kobiety byli w okolicach jej domu. Każda informacja jest na wagę złota. O godzinie 14:00 adwokat Hagenów spotyka się z dziennikarzami. W imieniu rodziny prosi porywaczy o jakikolwiek dowód na to, że Lisbeth nadal żyje.
Rodzina jest gotowa zrobić wszystko, by odzyskać porwaną kobietę. Tego samego wieczoru premier Norwegii Erna Solberg przyznaje, że od pewnego czasu była poinformowana o sprawie. Głównie ze względu na ogrom środków, które były potrzebne do prowadzenia śledztwa. Zainteresowanie sprawą nie ma granic. Wszystkie gazety rozpisują się o tajemniczym zaginięciu Anne Elisabeth Hagen. Nie ma w Norwegii osoby, która nie słyszałaby wołania o pomoc, jakie rodzina i policja kieruje do społeczeństwa. Zagraniczne media również zaczęły rozpisywać się o nieprawdopodobnym porwaniu 68-letniej żony miliardera. Ogromne zaangażowanie dziennikarzy przynosi wiele nowych wskazówek, które są śledzone przez policję. Kilka dni po konferencji prasowej do mediów wypuszczony zostaje materiał z monitoringu przy miejscu pracy Toma Hagena. Na zdjęciach widać dwóch mężczyzn, których policja chce zidentyfikować. Pierwszy z nich około godziny 7:36 przechodzi chodnikiem znajdującym się po drugiej stronie ulicy od budynku, w którym pracuje Hagen. Podąża on wzdłuż ogrodzenia, by w pewnym momencie obrócić się na pięcie i wrócić tą samą drogą. Drugi mężczyzna pojawia się o godzinie 8:00. W tym czasie Tom zazwyczaj jest już w pracy. Śledczy wierzą, że obaj mężczyźni mieli za zadanie potwierdzić, że miliarder dojechał do pracy, a co za tym idzie, że Lisbeth jest sama w domu. Mimo ogromnej pracy policji i wielu wskazówek od społeczeństwa, nie udało się ustalić tożsamości mężczyzn z nagrania. Kilka dni później policja, nurkowie i straż pożarna pojawiają się pod domem Hagenów. Chcą ponownie przeszukać okolice i jezioro, by spróbować odnaleźć jakiekolwiek wskazówki. Jest 24 stycznia 2019 roku. Adwokat rodziny zaginionej ponownie pojawia się w mediach. Jeszcze raz prosi porywaczy o dowód, że Anne Elisabeth żyje. Przekazuje również życzenie rodziny, by rozmowy prowadzone były w inny sposób niż ten opisany w liście. 3 dni później rodzina dostaje odpowiedź. Porywacze wysyłają zaszyfrowaną wiadomość e-mail. Tekst napisany jest w podobnym, łamanym języku norweskim. Hagen ma zapłacić 15% okupu, by otrzymać dowód na to, że Lisbeth żyje. Ma czas do 11 lutego. Wspomnieli oni o pierścionkach i zegarku Lisbeth, co nie było podane do wiadomości publicznej. Śledczy są pewni, że porywacze stoją za wiadomością. Rada policji jest jednak niezmienna. Tom ma wstrzymać się z wpłaceniem jakichkolwiek pieniędzy, dopóki nie otrzyma dowodu od kidnaperów, że Lisbeth żyje. Pomimo kontaktu z porywaczami i wyraźnych sygnałów od rodziny, żaden dowód na to, że kobieta żyje, nie zostaje wysłany. Pytanie brzmi dlaczego? Czyżby nie zależało im na szybkim przekazaniu okupu? Śledczy prowadzą wiele różnych działań, o których rzecz jasna nie informują opinii publicznej. To, co przedostaje się do prasy, jest zatem ograniczone ze względu na dobro śledztwa. Dziennikarze dociekają jednak i starają się uzyskać jak najwięcej szczegółów. Nie brakuje również tych, którzy uciekają się do spekulacji. Jedną z nich jest przypuszczenie, że powodem porwania mógł być artykuł w magazynie biznesowym Kapital. Opublikowano w nim listę 400 najbogatszych ludzi w Norwegii. Na 172 miejscu z niemal 2 miliardami koron na koncie był Tom Hagen. Śledczy nie poddają się i ponownie decydują się przeszukać posiadłość Hagenów i jej okolice.
Jeden z kanałów w pobliżu domu zaciekawił techników. W kolejnym przeczesywaniu jeziora Langwane pomagał Cross, specjalny pies tropiący ze Szwecji. Ten sam, który odnalazł szczątki zamordowanej przez Madsena szwedzkiej dziennikarki Kim Wall. Dobrze wyszkolony pies potrafi z łodzi wyczuć zapach ciała topielca. I tym razem nie znaleziono jednak nic, co pomogłoby w sprawie. Mijają miesiące. W mediach co jakiś czas pojawiają się nowe informacje i poszlaki, które są sprawdzane przez śledczy. Anne Elizabeth została porwana w biały dzień, mimo to nikt nie widział w jaki sposób. Po głębszej analizie monitoringu z budynków znajdujących się po drugiej stronie jeziora, śledczy są przekonani, że porywacze podjechali samochodem pod dom Hagenów ścieżką dla pieszych. Zdjęcia z kamer są bardzo niewyraźne, niemożliwe jest zatem ustalenie marki czy nawet koloru auta. Światła sugerują jednak, że po ścieżce dla pieszych poruszał się samochód w godzinach, w których doszło do porwania. Jeden ze świadków widział auto cofające w tym miejscu, poza kolorem nie był jednak w stanie dokładnie określić marki czy numerów rejestracyjnych. Ten trop również prowadzi donikąd. 26 czerwca 2019 roku policja norweska organizuje kolejną konferencję prasową. Komisarz Tommy Broske informuje, że szansa na to, że kobieta nadal żyje, jest minimalna. Od dnia zaginięcia nie otrzymano żadnego dowodu potwierdzającego, by było inaczej. Bardzo możliwe, że całe porwanie zostało sfingowane, by zatuszować morderstwo. Słowa komisarza Broske wstrząsnęły społeczeństwem. Główna hipoteza, że Anne Elizabeth Hagen została porwana, nagle zostaje przez policję odrzucona. Czyżby mieli podejrzanego? Czy są to tylko puste przypuszczenia? Zaledwie kilka dni później, 8 lipca 2019 roku, Tom Hagen otrzymuje wiadomość od porywaczy. Jest to drugi list przekazany za pomocą zaszyfrowanego e-maila. Kidnaperzy informują, że Anne Elizabeth potrzebuje pomocy medycznej, której oni nie mogą jej udzielić. Chcą zakończyć sprawę i są gotowi obniżyć żądania z 9 na 5 milionów euro, oraz wypuścić Anne Elizabeth. Jeśli Tom nadal chce uzyskać dowód, że jego małżonka żyje, ma przesłać ponad 1 000 000 euro na konto porywaczy. Jeszcze tego samego wieczoru Hagen kontaktuje się z policją. Jest gotowy zapłacić okup. Z ich pomocą na konto kidnaperów zostaje przelane 1 300 000 euro w Monero. To prawie 14 milionów koron norweskich. Po przelewie następuje cisza. 3 miesiące później, 24 września 2019 roku, policja wypuszcza kolejne informacje o śledztwie. Udało się prześledzić pochodzenie przedmiotów odnalezionych przez techników kryminalnych w domu Hagenu. Koperta oraz papier, na którym wydrukowany był list z żądaniem okupu, zostały zakupione w jednym ze sklepów sieci Clas Ohlson. Odnaleziona w holu trytytka została wyprodukowana w Chinach i jest sprzedawana w sieci sklepów Biltema. Zabezpieczony odcisk buta z całą pewnością jest podeszwą z obuwia marki Sprox, sprzedawanego w sieci Sparshop. Te przedmioty były zatem zakupione w Norwegii. Co więcej, wszystkie 3 sieci sklepów znajdują się również w niedalekiej odległości od domu Hagenów. Ponownie następuje okres, w którym co kilka tygodni w mediach pojawiają się nowe informacje ze śledztwa. Policja intensywnie poszukuje ciała Anne Elizabeth Hagen. Są przekonani, że kobieta nie żyje.
Mimo przesłanych pieniędzy, rodzina nie otrzymała żadnej wiadomości od porywaczy. Jest 28 kwietnia 2020 roku. Wtorek. Od zaginięcia Anne Elizabeth Hagen minęło już półtora roku. Tom Hagen jak każdego ranka wyrusza do pracy. Pod jego domem zgromadziły się tłumy dziennikarzy. Z pewnością zadaje sobie pytanie dlaczego. Na odpowiedź miliarder nie musiał długo czekać. Na jednym ze skrzyżowań pojawia się kilka radiowozów. Specjalna jednostka antyterrorystyczna dokonuje zatrzymania samego Hagena. Niedługo potem śledczy po raz kolejny przeszukują posiadłość Hagenów oraz domki wakacyjne, które są ich własnością. Rozpętała się prawdziwa burza medialna. Reporterzy, pomimo panującej pandemii, śledzili każdy ruch policji i obrońcy Toma Hagena. Sprawę relacjonowały nie tylko norweskie media, ale i szwedzkie oraz brytyjskie. Twarz Hagena obiegła całą Europę. Następnego dnia Tom stanął przed sądem, który miał zdecydować o ewentualnym aresztowaniu mężczyzny. Wieczorem sąd ogłasza decyzję. Tom Hagen ma pozostać w areszcie do następnego posiedzenia sądu, które odbędzie się w terminie do 4 tygodni. Czyżby policja miała twarde dowody przeciwko Hagenowi? Śledczy przyznają, że od dnia zaginięcia Anne Elizabeth zakładano różne teorie. Porwanie było jedną z nich, jednak nie wykluczali morderstwa. Okazuje się również, że od niemal roku prowadzono potajemne śledztwo przeciwko mężowi zaginionej. Już w listopadzie 2018 roku pojawiły się pierwsze sygnały, że Tom Hagen może stać za jej zniknięciem. Przyjaciółka Lisbeth opowiedziała, że małżeństwo wcale nie było szczęśliwym. Tom był zapracowanym człowiekiem, co odbijało się negatywnie na relacjach w domu. Wiele razy zaginiona zwierzała się przyjaciółce o konfliktach z mężem. Brak szacunku i zainteresowania z jego strony odgrywał ogromną rolę w jej życiu. Kilka dni przed zaginięciem przyjaciółka otrzymała SMS-a od Lisbeth, w którym pisała, że w dzień 49. rocznicy ślubu nie dostała nawet gratulacji od męża. Na końcu wspomniała, że ma wrażenie, że Tom czuje smutek i złość na myśl o 49 straconych latach. Podczas półtorarocznego śledztwa pojawiło się kilka innych wskazówek, które teraz wychodzą na światło dzienne. Według świadków, Lisbeth i Tom często sprzeczali się o wydarzenie, które miało miejsce niemal 25 lat wcześniej. W 1993 roku Tom Hagen dowiedział się, że jego żona kilka lat wcześniej miała romans. Mimo zapewnień, że relacja zakończyła się dawno temu, Tom miał problemy z zaufaniem Lisbeth. Jeszcze w tym samym roku para zmieniła treść podpisanej w 1987 roku intercyzy małżeńskiej. Pierwsza wersja miała na celu zabezpieczenie kobiety przed ewentualnym bankructwem Toma. Oboje zgodzili się, by wszystkie firmy i akcje, którymi zajmował się biznesmen, były jego własnością. Lisbeth miała zostać współwłaścicielką domu przy Schluraweien oraz zatrzymać domek wakacyjny, który otrzymała w spadku po swoich rodzicach. W razie rozstania mogła ona również zatrzymać samochód oraz 200 tysięcy koron norweskich. W nowej wersji intercyzy Tom stał się jedynym właścicielem domu. Takie rozwiązanie w razie rozstania zostawiłoby Lisbeth niemal bez pieniędzy. W 1994 roku mężczyzna, który był współwinny zdrady, zgłosił się na policję.
złożył zawiadomienie o groźbach, jakie słyszał regularnie od Toma Hagena. Sprawa została jednak szybko umorzona. Kolejni świadkowie zeznali, że Ann Elizabeth zastanawiała się nad rozwodem. Według jednego ze świadków wspomniała, że 25 lat temu została zmuszona podpisać bardzo niekorzystną dla niej umowę. Nie sprecyzowała jednak, o co chodziło. Według śledczych mogła mieć na myśli intercyzę małżeńską. Eksperci pracujący na zlecenie śledczych stwierdzili, że intercyzę można było obalić w razie ewentualnego rozwodu. Dokument, jak to sformułowano, prowadził do nierozsądnej sytuacji, w jakiej znalazłaby się Lisbeth. Według śledczych to właśnie było powodem, dla którego Tom Hagen chciał pozbyć się małżonki. Gdyby wniosła pozew o rozwód, miałaby ogromne szanse na otrzymanie połowy majątku męża, czyli niemal 100 miliardów koron. Tom nadal miał żal do niej za zdradę, której dopuściła się w latach 80. Motywem zatem miała być zemsta i pieniądze. Teoria policji jest taka, że Tom Hagen w czasie 30 minut, jakie spędził w swoim domu, zanim zawiadomił policję, uprzątnął miejsce zbrodni i zainscenizował porwanie. Zeznania milionera od początku miały luki. Tom twierdził, że pierwszy raz próbował dodzwonić się do żony po godzinie 11. Powodem miało być ustalenie, kiedy pojadą do domku wakacyjnego. W telefonie Lisbeth oraz w wykazie rozmów od operatora sieci komórkowej istnieją jednak dwa połączenia wykonane przez Hagena o 10.06 i 10.07. Podejrzanym był również fakt, że zostały one usunięte z listy rozmów w telefonie mężczyzny. Dodatkowo Lisbeth wspomniała w SMS-ie do córki o godzinie 9.10, że do domku wakacyjnego pojadą następnego dnia. To świadczyłoby o tym, że zdążyli już ustalić tę kwestię. Hagen twierdzi jednak inaczej. W jednym z pierwszych przesłuchań opisał on również ubrania Lisbeth znajdujące się w łazience. Zaznaczał, że niczego nie dotykał. Eksperci wykazali jednak, że były one przykryte ręcznikiem, co wykluczyłoby możliwość zobaczenia, o jakie dokładnie ubrania chodzi. Adwokat aresztowanego odwołał się od decyzji. Domagał się, by ponownie przejrzeć, czy rzeczywiście policja ma podstawę do tego, by Tom przebywał w areszcie. Po 9 dniach w celi Hagen zostaje zwolniony. Według sądu odwoławczego argumenty, którymi kieruje się policja, to poszlaki, nie dowody, co nie jest wystarczające, by oskarżyć mężczyznę o morderstwo. Współpraca pomiędzy rodziną a policją została przerwana. Hagen nie ma do nich najmniejszego zaufania. Dodatkowo nie może wrócić do swojego domu. Technicy kryminalni nie skończyli swojej pracy. Jeszcze tego samego wieczoru policja dokonuje zatrzymania mężczyzny, który w mediach nazwany został kryptomanem. Hagen wspomniał w przesłuchaniach, że odbył kilka spotkań z pewnym młodzieńcem, który próbował namówić go na inwestycje w kryptowalutę. W grudniu 2018 roku policja przeprowadziła rozmowę z mężczyzną, by potwierdzić słowa Hagena, który twierdził, że nie widział go od ponad pół roku. Młodzieniec potwierdził te informacje. Świadkowie twierdzili jednak inaczej. Widzieli go w biurze Hagena zaledwie miesiąc przed zaginięciem Lisbeth. Na pytanie o swoją wiedzę na temat kryptowaluty wspomniał on jeszcze w pierwszym przesłuchaniu o Monero i możliwości wykorzystania tej waluty do wymuszenia okupu ze względu na jej anonimowość. To wzbudziło zainteresowanie śledczych, którzy nie wspomnieli ani słowem o tym, że Lisbeth została uprowadzona, ani o Monero. Od tego czasu policjanci mieli na niego oko. Po zatrzymaniu i intensywnych przesłuchaniach
mężczyzna został zwolniony. Poza domysłami, policja nie ma dowodów na jego udział w sfingowanym porwaniu. W czerwcu 2020 roku policja oficjalnie przyznała, że odnaleźli nowe dowody w sprawie. W pamiętnikach Toma Hagena, których mężczyzna miał mnóstwo, znaleziono ważne zapiski. Świadczyły one o tym, że przez 25 lat nie potrafił odpuścić zdrady, jakiej dopuściła się Lisbeth. Wręcz przeciwnie. Wiele razy pisał o chęci zemsty na mężczyźnie. Jego inicjały pojawiały się w pamiętnikach aż do roku 2016. Kilkakrotnie pisał, że jego prywatne życie nie jest usłane różami, a brak zaufania do żony sprawia, że związek nie jest przyjemny. Niedługo później wychodzi na jaw, że istnieją dowody potwierdzające zeznania świadków o tym, że Lisbeth chciała się rozstać z Tomem. Znaleziono pozew o rozwód z 2003 i 2012 roku. W jej komputerze znajdowały się również wyszukiwania z roku 2017 o rozwodzie i w jaki sposób rozpocząć proces. Kolejne miesiące mijają na spekulacjach w prasie. Kontakt pomiędzy rodziną a policją jest minimalny. Hagen na własną rękę stara się ustalić, co stało się z Lisbeth. Wyniki jego prywatnego śledztwa nie są znane. Rodzina zaginionej wyznaczyła również nagrodę w wysokości 10 milionów koron za pomoc w odnalezieniu kobiety. Policja zachowuje się całkiem inaczej. Często wypowiadają się w mediach i starają się utrzymać zainteresowanie sprawą w nadziei na jej rozwiązanie. W maju 2021 roku w gazecie WG pojawił się obszerny artykuł, w którym w szczegółach opisano działania podjęte przez osoby komunikujące się z Hagenem. 28 czerwca 2018 roku, a więc 4 miesiące przed zaginięciem Lisbeth, porywacze zostawiają pierwsze ślady w internecie. Kilka dni później, za pomocą zakupionego na Dark Webie skradzionego paszportu norweskiego, zakładają konto e-mail. Zostaje ono później wykorzystane do założenia kilku kont na giełdach z kryptowalutą. Mimo dogłębnej analizy i wyszczególnienia kroków, jakie podjęli kidnaperzy, nie udało się ustalić, kim są lub skąd działali. Jedno jest pewne. Wydarzenia z 31 października 2018 roku były planowane ponad 4 miesiące. Wielu specjalistów wypowiadało się na temat listu pozostawionego w domu zaginionej kobiety. Po dogłębnych analizach doszli do wniosku, że został on napisany przez rodowitego Norwega. Świadczą o tym wyrażenia, które zostały użyte w kilku miejscach. Według ekspertów są one typowe dla języka norweskiego, a niektóre z nich są od dawna nieużywane, co oznacza, że osoba pisząca list musiała ukończyć szkołę w Norwegii, by je znać. Analiza wykazała, że błędy, które początkowo wskazywały na obcokrajowca, zostały umieszczone w liście z premedytacją. 13 maja 2022 roku, czyli zaledwie kilka dni temu, pojawił się nowy trop. Policja jest przekonana, że norweski numer telefonu 40 74 56 68 był używany przez osoby, które były zamieszane w zaginięcie Anne Elisabeth Hagen. Udało się wyśledzić miejsce, w którym sprzedano kartę SIM. Policja liczy na nowe wskazówki od społeczeństwa. Dom Hagenów to bez wątpienia najdokładniej zbadane miejsce zbrodni w Norwegii. Mimo że technicy, specjaliści z różnych dziedzin czy psy tropiące odwiedzili Szluravajen 4 kilkanaście razy,
nie znaleziono wystarczających śladów, które pomogłyby w ustaleniu, co stało się rankiem 31 października 2018 roku. Dziś Tom Hagen ma 72 lata. Norweska policja nadal jest przekonana, że to on zamordował lub brał udział w morderstwie swojej małżonki, a następnie upozorował porwanie, by ukryć zbrodnię. Jeśli jednak, jak twierdzi sam Hagen, nie miał nic wspólnego z porwaniem Lisbeth, jego życie od ponad 3 lat musi być prawdziwym piekłem. Anne Elisabeth Hagen do dziś dnia nie została odnaleziona. Odcinek powstał w dużej mierze na bazie książki Hagenfallet, którą napisali Magnus Bratten oraz Kenneth Fosheim oraz artykułów z gazety WG. Wszystkie źródła znajdziecie w opisie odcinka. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają moją pracę. W szczególności dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Karolina, Weronika, Alicja, Cezary, Michał, Małgorzata, Zuzanna, Aleksandra, Emcio, Wanda, Paulina, Maria, Joanna, Ewa, Paweł, Monika, Miłosz, Magdalena, Katarzyna, Rafał, Maja, Agnieszka, Maciek, Jakub, Justyna, Brygida, Marcin, Dariusz, Maria, Karol, Kamila, Sonia, Natalia oraz Dominik. Do usłyszenia.